Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dziś ze mną Olga Berkowska. Powiedz, Olga, o sobie to, co chcesz powiedzieć. Dzień dobry, cześć Weronika. Nazywam się Olga Berkowska, jestem lekarką, ale jestem też konsultantką ajurwedy i to ajurwedą zajmuję się teraz na co dzień. Mm-hmm. No właśnie, bo to z powodu ajurwedy się dzisiaj spotykamy. Tak. Zostawiając już taką informację o tym, czym jest ajurweda, bo to myślę, że każdy sobie może po prostu wygooglować i znaleźć, ja bym się chciała od Ciebie dowiedzieć, co takiego jest w tej ajurwedzie, że Cię zauroczyło, że Cię po prostu pociągnęło, że za tym poszłaś. Co w niej takiego jest? To piękne pytanie. Wiesz co, chyba najbardziej pociągnęło mnie to, że ajurweda jest tak bardzo całościowa i że podchodzi do zdrowia tak bardzo całościowo. Czyli, że zajmuje się nie tylko naszym ciałem i objawami płynącymi z ciała, czy naszym umysłem i objawami płynącymi z umysłu, naszymi emocjami, ale też potrzebami duchowymi, zmysłami, relacjami z innymi ludźmi. Zajmuje się oczywiście dietą, odżywianiem, ale też ćwiczeniami fizycznymi, praktykami duchowymi, naszą relacją i z samym sobą, ale też relacją ze światem, kontaktem z naturą, sezonowością. Ajurweda jest tak bardzo piękna i tak głęboka i tak dużą dziedziną, ale jednocześnie taką bardzo dla mnie osobiście logiczną, I taką prawdziwą. Mhm. I chyba to mnie najbardziej zafascynowało w ajurwedzie i dlatego w niej zostałam i się też w niej kształcę. Bo daje mi odpowiedzi chyba na większość moich pytań i chyba to jest dla mnie najważniejsze. Mhm. Bo gdybyśmy przetłumaczyli, to dokładnie to znaczy wiedza o życiu, tak? Tak, wiedza o życiu, nauka o życiu, sztuka życia, różnie się to tłumaczy. Sens jest ten sam, czyli ajurweda uczy nas, pokazuje nam, jak mamy żyć, żeby być zdrowym po prostu. To jest taki główny cel ajurwedy, żebyśmy żyli zdrowiej. A pamiętasz, co było takiego pierwszego, co Cię do tej ajurwedy pociągnęło? Od czego się zaczęło? Tak, w moim przypadku zaczęło się od jedzenia. Miałam olbrzymie problemy z układem trawiennym i to był mój taki, no właśnie, mój problem, z którym sobie nie radziłam nawet jako lekarz, wykorzystując wiedzę medyczną. I trafiłam do ajurwedy właśnie w tym, z takim problemem. Była pierwsza książka kucharska ajurwedyjska. I nie dość, że te potrawy były dla mnie po prostu bardzo smaczne i proste w przygotowaniu, jakieś takie intuicyjne, no to rzeczywiście bardzo samą dietą praktycznie większość tych moich problemów związanych z układem trawiennym minęło. Czułam się zdecydowanie lżej po prostu, lepiej, zdrowiej. I tak to się zaczęło. Zaczęło się od diety. Tak trafiłam do ajurwedy. A powiedz, bo spotkałam się z takim określeniem, że o jedzeniu, może to jest błędne, mówi się, że jest albo żywe, albo martwe. Tak? Funkcjonuje to w ajurwedzie? Tak, można tak to przetłumaczyć. Rzeczywiście ajurweda zaleca jak najbardziej żywe jedzenie. W ajurwedzie mówimy, że to jest jedzenie satwiczne, czyli takie, które ma tą najlepszą energię. Czyli najlepiej, żeby było świeżo przygotowane, po pierwsze, czyli dziś przygotowane i dziś zjedzone. Bo starsze jedzenie według ajurwedy traci tą taką energię życiową, którą my potrzebujemy do funkcjonowania. To jest numer jeden, ale rzeczywiście im mniej przetworzone, tym też zdrowsze według ajurwedy, czyli tak naprawdę świeże warzywa, świeże owoce, strączki, zboża, nasiona, orzechy, to jest według ajurwedy takie najbardziej pełnowartościowe jedzenie, takie, które nas najbardziej odżywia i nie mówię tu tylko o ciele, ale też odżywia nasz umysł i naszą duszę. Bo według ajurwedy są potrawy, które nas zbyt mocno pobudzają, jak na przykład mięso czy kawa, ale też są takie, które nam tą energię zabierają, czyli na przykład przetworzone jedzenie albo stare jedzenie,
tak? Mhm. Kilkudniowe jedzenie, wielokrotnie odgrzewane. Według Ajurwedy takie jedzenie, pomimo tego, że ma wartości odżywcze, to jednak nie posiada tej takiej subtelnej energii. Czyli trup, możemy powiedzieć. Czyli prany, tak. Trup energiczny. Trup energiczny, podobnie z mrożonkami. Czyli ta energia życiowa jest zamrożona i według Ajurwedy oczywiście ona nas, to jedzenie daje nam jakąś... daje nam składniki odżywcze, ale nie odżywia nas tak w pełni. A jakby się to miało, no bo my się na co dzień posługujemy w takim naszym rozumieniu diety, czyli jedzenia. Jesteśmy nauczeni liczyć kalorie, patrzymy sobie na te białka, tłuszcze, cukry. A ty mówisz o energii w jedzeniu. Dokładnie. Ajurweda zupełnie inaczej podchodzi do odżywiania. Tam w ogóle nie liczymy kalorii. Nie mówi się tam też, zresztą to jest tak stara nauka, że jeszcze wtedy nie było zupełnie takich pojęć jak węglowodany, białka, tłuszcze, więc o tych rzeczach też praktycznie się nie mówi. Według Ajurwedy zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby to jedzenie miało tą dobrą energię, było świeże, świeżo przygotowane, ale także na przykład przygotowane w spokoju i z miłością i w takim samym stanie zjedzone. Równie ważne w odżywianiu ajurwedyjskim są smaki i ich wpływ na nasze ciało, na nasze emocje. Także to, co nas rozgrzewa, to, co nas ochładza. Czyli więcej tutaj energetyki tak naprawdę niż mikro, makro elementów, witamin. O czymś takim ajurweda raczej nie mówi. Skupia się zupełnie na innych aspektach. Ja osobiście obecnie gdzieś łączę te dwie nauki, nazwijmy to, i medycynę, dietetykę współczesną i ajurwedę. I chyba to mi się obecnie najlepiej sprawdza w ten sposób. Czyli po prostu czerpiesz z jednej i z drugiej wiedzy. Tak. Czy w tym odżywianiu ajurwedyjskim jakby ta sezonowość też jest istotna? Bo mówi się u nas dużo o tym, że jedzmy to, czy odżywiajmy się tym, co jest jakby na naszą porę roku, tak? Co jest dla nas, tak się odżywiały nasze babcie, nasze prababcie. W zimie inaczej, na wiosnę inaczej, lato i jesień zupełnie inaczej. Tak, tak. W ajurwedzie to jest podstawa. W ogóle życie zgodnie z naturą jest taką podstawową sprawą w ajurwedzie. I to jak natura się zmienia, tak zmieniamy się my, nasze potrzeby, ale też tak w tym samym stopniu zmienia się nasza dieta. I rzeczywiście to jedzenie sezonowe i lokalne jest takie według ajurwedy najbardziej wartościowe, czyli wyhodowane tu, gdzie żyjemy. I przede wszystkim w tym samym czasie, w którym jesteśmy teraz. Zresztą to potwierdza też współczesna nauka, która mówi o tym, że nasze bakterie jelitowe zmieniają się w trakcie roku i zimą mamy więcej tych bakterii, które lepiej trawią tłuszcze i białka, a latem tych bakterii, które trawią węglowodany, cukry proste, cukry. Tak? Czyli warzywa, owoce. To Ajurweda wie od 5000 lat, a współczesna nauka to potwierdza, więc to jest rzeczywiście tak. No teraz zawsze mówię, że 80-20%, czyli 80% jedzmy sezonowo i lokalnie, a 20% poszalejmy trochę z ananasem, awokado. I damy radę. No dobrze, no ja szaleję. Daję radę. To jest taki złoty środek, nie? I w podejściu do ajurwedy, i w takich właśnie zaleceniach ajurwedyjskich, nie? Żeby to nie był taki przykry obowiązek. Tak, tak. Tutaj chyba jak w każdej takiej, w czymś, czym szukamy czegoś dla siebie, ważne, żeby iść za tym, co czujemy, jak się w tym czujemy. Żeby podążać też trochę za tym, jakie sygnały daje ciało, czy to jest dla nas dobre, czy nie, czy żeby sobie to jakby dla siebie się w tym odnaleźć, prawda? Tak. No tu dotykasz takiego sedna ajurwedy, bo według ajurwedy nie ma jednej diety odpowiedniej dla wszystkich, tylko wszyscy jesteśmy różni, wszyscy mamy inne potrzeby, też zmieniamy się w trakcie roku, nasze emocje się zmieniają, nasze potrzeby się zmieniają, sytuacja życiowa się zmienia Tą dietę tak naprawdę powinniśmy dostosowywać przede wszystkim do nas, to jest podstawa, do tego jacy się urodziliśmy. I to dotyczy tak naprawdę diety, ale też wszystkich innych zaleceń ajurwedyjskich, czyli podstawą jest to, jacy się urodziliśmy i jakie mamy naturalnie potrzeby,
Ale oczywiście dostosowywanie się do naszego życia to jest kolejna, kolejny taki ajurwedyjski krok, którego powinniśmy się tak naprawdę nauczyć, żeby być zdrowym. Mm-hmm. Ja jeszcze bym na chwilę wróciła do, bo od tego zaczęłyśmy u Ciebie, od problemów trawiennych. Ja myślę, że większość z nas się teraz boryka. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale takie sygnały. Ja pracuję z ludźmi też od kilkunastu lat i temat odżywiania, trawienia, problemów zdrowotnych, jakby cały czas się przewija. Cały czas szukamy dla siebie tego, żeby się poczuć lepiej. I myślę, że już zaczynamy się z tym spotykać. Ja wiem, że w Ajurwedzie o tym się mówi i do tego właśnie zmierzam. Jak wielki wpływ mają emocje na to, jak sobie radzimy z trawieniem pożywienia. Tak. Bo jedzenie to nie tylko ta organiczna część, tak? Jedzenie i odżywianie naszego ciała to też emocje. Tak, oczywiście. Mówi się o drugim mózgu w jelitach, czyli to, co jest w naszej głowie, nasze emocje jest bardzo mocno połączone z układem trawiennym, więc stąd wydaje mi się, że jest też tak dużo problemów trawiennych w dzisiejszym świecie u olbrzymiej ilości ludzi. Wydaje mi się, że większość moich pacjentów ma mniejsze lub większe problemy trawienne. Związane jest to na pewno z jakością jedzenia, ale też oczywiście z emocjami, z tym, w jakim pędzie żyjemy, w jaki sposób jemy, co jemy, w jakich godzinach jemy, oczywiście, ale tak, emocje oczywiście. Zresztą w Ajurwedzie bardzo dużo się mówi o połączeniu umysłu z ciałem. Nawet mówi się o tym, że większość chorób jednak pochodzi z naszego umysłu, z naszych emocji. I te choroby objawiają się w naszym ciele. Na szczęście medycyna współczesna też zaczyna już o tym głośno mówić, co bardzo cieszy. Tak. Że jednak też widzi sens w tym, że jesteśmy całością, a nie oddzielamy się. Tak? Że to tu jest ciało, tu jest organ, a tu jest zupełnie emocja, to jest zupełnie inna sprawa. Tak, czyli choroby psychosomatyczne. Już coraz bardziej i przebadane, i dużo się o tym mówi, dużo się o tym czyta. Bardzo się cieszę z tego, że wreszcie ten temat też się pojawia. Że bardzo dużo chorób pochodzi po prostu z naszych emocji. No i tak, i funkcjonuje taki termin jak ogień trawienny. Jakbyś coś mogła o tym powiedzieć, bo to jakby dotyczy i właśnie trawienia emocji, i trawienia tego, co spożywamy. Dlaczego on jest taki ważny? Tak, no właśnie dlatego, że dzięki niemu możemy dobrze strawić. Według Ajurwedy mówimy, że nawet najlepsza dieta nie pomoże, jeśli my dobrze nie strawimy tego jedzenia. Dlatego dbanie o ogień trawienny i ten nasz życiowy, fajnie, że o tym powiedziałaś, bo mamy też ogień w naszym umyśle, to jest jasne, nie? Żeby w ogóle przetransformować wszystkie nasze myśli, tam potrzebny jest ogień, ale też ogień w naszym układzie trawiennym. Jeśli chodzi o ten ogień w układzie trawiennym, no to oczywiście językiem współczesnej medycyny to są po prostu enzymy trawienne, a językiem Ajurwedy jest ten ogień trawienny, czyli agni, który właściwie musi być na odpowiednim poziomie, bo on nie może być ani zbyt wysoki, bo wtedy spali wszystko to, co zjemy, a też nam nie o to chodzi. Ale też nie może być zbyt niski, bo jak jest zbyt niski, no to wtedy w ogóle ten nasz pokarm nie jest jakkolwiek wykorzystany. Więc trawienie numer jeden, a później też to, co my wchłoniemy, czyli to jest krok numer dwa, trawienie i wchłanianie. Czyli oczywiście dieta, tak, ale też to, jak my wykorzystujemy to jedzenie. No i jak, co my możemy z tym ogniem trawiennym zrobić? Jest bardzo dużo różnych sposobów. To jest właściwie podstawa ajurwedyjskiego leczenia, bo większość osób ma problem z tym ogniem trawiennym, więc zaczynamy zwykle od tego. Oczywiście dieta odpowiednia dla Ciebie, czyli odpowiednia dla Twojej konstytucji, językiem ajurwedy dla Twojej doszy. Ale też jest kilka takich prostych rzeczy, które każdy z nas powinien wprowadzić do swojego życia. Pierwsze to jest picie ciepłej wody. To jest podstawa. Ciepła woda usprawnia trawienie, pięknie nawadnia ciało, nawilża i to jest właściwie
podstawa. No, ale nie ma tam żadnych mikroelementów. No nie ma. No nie ma, rzeczywiście. Ona spełnia trochę inną rolę w naszym organizmie. Przede wszystkim, żeby głęboko nawodnić, nawilżyć nasze ciała i wspomóc to trawienie. Więc ciepła woda, podstawa. I druga sprawa, ta, którą widzimy w ajurwedyjskich przepisach, to przyprawy, które przepięknie usprawniają trawienie, wspomagają trawienie, ale też przyprawy są w ajurwedzie traktowane mocno leczniczo, więc nie sypanie chili do wszystkiego, nie o to chodzi, tylko rzeczywiście odpowiednie przyprawy dla odpowiedniej osoby, też w odpowiedniej porze roku, co też ważne. Więc to są takie podstawowe dwa kroki, żeby to trawienie usprawnić. Czy chcesz więcej kroków? Jakbyśmy tak mogły pokazać, gdzie ten ogień trawienny się znajduje w ciele? Jakbyś dłonią pokazała. Żołądku. Żołądek. Tak, pierwsze. Oczywiście, żołądek. Ale tak naprawdę cały układ trawienny. Nie? Tam, gdzie są po prostu enzymy trawienne. Ale tak, według Ajurwedy żołądek głównie, podstawa naszego trawienia. No dobrze, czyli zaczynamy. Najczęściej zaczynamy właśnie od problemów zdrowotnych. Mamy dopasowaną tą dietę dla siebie, wprowadziliśmy już jakieś zmiany, robimy coś w tym kierunku. No i ja myślę, że to potem, tak jak u Ciebie, zaczyna się temat rozkręcać, tak? Kula śnieżna. No. Tak. No, z jedzeniem sobie radzimy, ale dalej jakby widzimy deficyty różne. Niekoniecznie wszystko od razu się zmienia. Niekoniecznie mamy efekt taki, jakbyśmy chcieli. Tak, moja nauczycielka ajurwedy zawsze mówi, że dieta to tylko czubek góry lodowej. Dużo osób przychodzi po dietę, tak jak ja przyszłam do ajurwedy po dietę, a później się zaczyna. Zaczynają się po prostu, zaczynamy widzieć, że ta dieta to nie wszystko. I rzeczywiście, oczywiście odpowiednia dieta bardzo pomaga, jest dużym wsparciem i ja widziałam efekty od razu. Ale to nie były spektakularne efekty. To nie było tak, że ja już tutaj nie wiadomo jaki poziom energii. Było lepiej z moim trawieniem, ale z innymi rzeczami jeszcze nie. Więc później w zależności od tego, jaki jest problem, zaczyna się praca na kolejnych poziomach, ścieżkach, nazwijmy to. Czy to praca z emocjami, czy to dalej praca z ciałem, czy to praca z nawykami dotyczącymi stylu życia. Bardzo różnie to wygląda i jest to bardzo indywidualne, rzeczywiście. No dobrze, to porozmawiajmy, bo to jest dla mnie też temat, który ja obserwuję i się nim też zajmuję. Zmiana nawyków. Zmiana tego, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, tak to rozumiem, jak reagujemy na różne sytuacje, reagujemy tak, na to, co się, na zmiany, na to, co się wydarza. No, nawyki jakby w szerokim bardzo kontekście każdego obszaru naszego życia. Tak, to na pewno trzeba zaznaczyć, że na budowanie nawyków po prostu potrzeba czasu. I to często dużo czasu, że to nie są rzeczy, które zmieniają się z dnia na dzień. Nie, to nie jest tak, że dzisiaj to sobie pomyślę. Tak nie jest. Normalnie rzucam talerzami o ścianę, ale od jutra już będzie inaczej. No nie, zdecydowanie tak to nie działa. Powiedziałabym, że raczej w miesiącach i latach. I tutaj przydaje się trochę cierpliwości. Ale warto, to po pierwsze. I rzeczywiście Ajurweda bardzo duży nacisk kładzie na to budowanie takich zdrowych nawyków, takich codziennych, na takie budowanie takiego zdrowego, przede wszystkim świadomego życia. Bo te nasze codzienne nawyki tworzą życie, umówmy się, to nie są... Bo to są drobne sprawy, tak? Tak, oczywiście. Drobne sprawy. To raczej, to jest też według mnie dużo ważniejsze niż takie, wiesz, raz w roku coś wielkiego, typu raz w roku oczyszczanie. Oczywiście bardzo fajnie i bardzo ważne, ale to, co robimy codziennie, co każdego dnia, jest zdecydowanie ważniejsze, bo to tworzy nasze życie, nie? To tworzy nasze zdrowie. To jak my, tak jak zaczęłaś mówić o emocjach, jak reagujemy na konkretne sytuacje, ale też takie proste rzeczy dotyczące stylu życia i zmian w życiu, nawet o to, o której chodzimy spać, o której wstajemy, o której jemy obiad. To wszystko buduje nasze zdrowie.
Mhm. Nie? To trochę tak jak jak odpoczywamy codziennie, każdego dnia. Mhm. Dużo ważniejsze jest to niż ten urlop raz w roku na 2 tygodnie, w czasie którego okej, świetnie się resetujemy, ale wracamy gdzieś tam do starych schematów, do starych nawyków. No bo jesteśmy w sytuacji pędzącego życia, tak. I musimy sobie zaplanować odpoczynek, bo tak to teraz wygląda. Tak? Tak. Zaplanować, żeby odpocząć. Mm-hmm. Tak. Dużej ilości osób tak to wygląda, co też jest okej. Okay. Ważne, żeby w ogóle zaplanować ten odpoczynek, bo u niektórych osób po prostu tego odpoczynku nie ma, co doprowadza do po prostu dramatycznych sytuacji, do chorób, do przeciążenia, tak, do chorób fizycznych, psychicznych. Więc okej, jeśli u niektórych tak wygląda, że trzeba zaplanować, to okej. Ale rzeczywiście odpoczynek powinien być naszą codziennością. My każdego dnia potrzebujemy odpocząć. Tak jak natura odpoczywa nocą, tak też my powinniśmy odpoczywać przede wszystkim nocą, ale też w ciągu dnia powinniśmy mieć tę chwilę dla siebie, tą chwilę na regenerację. Szczególnie popołudnie jest takim dobrym czasem. Według Ajurwedy to jest czas waty i to jest czas na regenerację. Przede wszystkim naszych zmysłów, naszego ciała, naszego umysłu. Po to, żeby ten dzień wyglądał po prostu dobrze. No bo co to znaczy odpoczynek? Co to znaczy? Dla każdego odpocząć? Coś innego. No właśnie. Wszyscy jesteśmy inni. To już jest bardzo indywidualne. Oczywiście są takie pewne sytuacje, takie pewne rodzaje odpoczynku, które są dobre dla wszystkich. Na przykład spacer jest świetnym odpoczynkiem właściwie dla każdego z nas, bo jest to w ruchu, jest w naturze. Dobrze jakby było w ciszy, bez słuchawek i podcastu w uszach. To jest jakby, tak rozumiem, spacer. Ale dla niektórych osób większym odpoczynkiem na przykład będzie krótka drzemka albo medytacja, albo bycie w ciszy. A dla niektórych osób na przykład dobrym odpoczynkiem będzie jakiś większy wysiłek fizyczny. Jakiś większy ruch, tak? To zależy rzeczywiście od człowieka i też od jego sytuacji w tym momencie życiowej. Chodzi o to, żeby u siebie, dla siebie znaleźć to, co jest, odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja potrzebuję, żeby odpocząć, tak? Tak, dokładnie. No dobra, i teraz jeszcze bierzemy pod uwagę to, na przykład, że ktoś pracuje do godziny 22 codziennie, od 14, bo taką ma zmianę. No i takie ogólne założenia tu się nie sprawdzają. Tak? Tak. Przychodzę po południu, robię drzemkę. No nie przychodzę, bo pracuję. Tak, oczywiście. Tak, no to są trudne sytuacje i takie indywidualne, ale to nie jest nie do zrobienia. Przynajmniej ja tak uważam. Oczywiście już gdzieś tutaj nam ucieka ten ajurwedyjski ideał, że masz iść spać o 22, tego już nie ma, więc wtedy szukamy alternatywy. Okej, kiedy ja mam czas, żeby odpocząć i jaki odpoczynek będzie dla mnie najbardziej regenerujący. To jest podstawa, nie? Czyli oczywiście być może w przyszłości zmiana pracy, jeśli jest to możliwe, bo praca jest mocno obciążająca, ale na tu i teraz nie ma takiej możliwości, więc szukamy innego rozwiązania, po prostu najlepszego na ten moment, na tu i teraz. Zgodnego z tym, jaka jesteś i czego potrzebujesz naturalnie, ale też właśnie w jakiej sytuacji się znalazłaś. No tak, bo mamy takie przeświadczenie z punktu teraz jakby kobiety, powiem, że jest tyle do zrobienia ciągle, co jest listą raczej niekończącą się, że chcemy, zanim wyjdziemy do pracy z domu, to chcemy jak najwięcej zrobić. Nawet jak idziemy na 14, to po prostu od rana jesteśmy w trybie, tak? Tak. I nie ma odpoczynku w ogóle. Tak. Tak, bo potem idziemy na drugą zmianę i wracamy wieczorem. Tak, a później jeszcze się chce mieć chwilę dla siebie i wjeżdża na przykład... Dla dzieci, dla domu, dla... No tak, to jest trudna sprawa, szczególnie w dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie jest trochę taka presja, nie? Żeby też tak... I oczywiście było wszystko idealnie w domu, ale też żeby jeszcze, nie wiem, chodzić na takie zajęcia i takie i przeczytać taką książkę i jeszcze być na bieżąco z serialem najmodniejszym. I tutaj pracujemy tak naprawdę nad odpuszczaniem pewnych rzeczy, tych, które nam najmniej służą, czyli pewnie Netflix o 22 będzie nam najmniej służył, więc to jest ta zmiana nawyku, mimo że być może przez ostatnie 10 lat tak robiłaś, tak?
I może tak być, że oglądanie tego Netflixa daje mi jakąś ulgę, tak? Tak. Bo nie możemy tego wykluczyć, że no, robimy to dlatego, że coś nam to daje. Mhm. Może nie mamy innej metody na to, jak się zresetować, jak się uspokoić, jak po prostu odpuścić to, co się dzieje dookoła. Tak. No i to byłby dobry moment, żeby spróbować czegoś innego. Pierwsza sprawa to przyjrzeć się. Jak się w ogóle czujesz po obejrzeniu tego Netflixa i bez obejrzenia tego serialu o 22:00. I zwykle te obserwacje jednak wychodzą na korzyść pójścia spać po prostu. Czasami jest trudno odpuścić, nie? Serial jest wciągający chciałoby się i akcja. Ale rzeczywiście jak zauważysz, że to ci służy, to w pewnym momencie ten... odpuszczasz ten nawyk, ten twój gorszy nawyk, nie? Na rzecz budowania zdrowszego nawyku, bo widzisz, że masz więcej energii rano, że masz więcej cierpliwości do dzieci, że nagle w domu jest fajniej, że wszyscy są spokojniejsi. Czasami taki prosty nawyk, zwykły, najzwyklejszy w świecie, odpuszczenie, nie wiem, wieczornego oglądania serialu. Pamiętam, jak moja nauczycielka ajurwedy zawsze nam mówiła w czasie kursu: nie uczcie się ajurwedy o 22:00, nie o to chodzi. Lepiej idź spać, niż masz się uczyć po nocy ajurwedy. I to jest piękno i sedno tak naprawdę zaleceń ajurwedyjskich, nie? Wiadomo, że ja bym chciała, to jest tylko może dla mnie moment, żeby nauczyć się ajurwedy, w teorii, ale w praktyce najlepsze będzie po prostu pójście wcześniej spać, regeneracja, odpuszczenie, nie? Tego typu zalecenia. Często bardzo proste, a bardzo trudne. No dobrze, to przejdźmy teraz z tych nawyków, takich powiedzmy czynności, które możemy zauważyć i zmienić, jeżeli oczywiście mamy taką potrzebę, chcemy coś zmienić, tak? Bo mówimy o tym, jeżeli ktoś poszukuje dla siebie czegoś, jeżeli ktoś czuje się w porządku i ten moment, no to nie chodzi o to, żeby go przekonywać, że teraz koniecznie trzeba coś zmienić. Oczywiście. Z tych nawyków właśnie do nawykowego reagowania na sytuację, tak? Bo tu nam się pojawiają emocje. No i to jest temat raczej wymagający. Nasze emocje nam towarzyszą, będą nam towarzyszyły, one będą zawsze. Tak. No i właśnie już na ten talerz rzucany w ścianę się powołałam. Tak reagujemy, to jest nasza reakcja, po prostu idzie wzburzenie, sięgamy, rzucamy. Tak, oczywiście przysłowiowo i tutaj chcę, żeby było to mocno powiedziane, że różne mamy nawykowe reagowanie na różne sytuacje. No i co my możemy tutaj, co nam Ajurweda daje? Jakie możliwości, żeby z tymi emocjami sobie radzić? Tu już wchodzimy w takie, powiedziałabym, najgłębsze warstwy Ajurwedy, bo to, o czym mówisz, o tych naszych emocjach, one są bardzo mocno połączone z tym, jakie jesteśmy, jacy jesteśmy, czyli jacy się urodziliśmy według Ajurwedy, które dosze w nas dominują. I zauważ, że pewne osoby, różne osoby mają tendencję do różnych emocji. Jedne rzucają talerzami, czyli tutaj więcej tego ognia, nie, w kimś jest. Inne znowu mają bardziej, nie wiem, emocje takie podszyte lękiem i tutaj jest więcej powietrza według Ajurwedy. Czy jeszcze inne takie emocje bardziej depresyjne, gdzie jest więcej ziemi, tak? Więc tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze emocje, to jest balansowanie znowu tego, co się wytrąciło z równowagi, bo jeżeli ktoś rzuca talerzem, to znaczy, że bardzo mocno wytrąciła mu się ta dosza, ta konstytucja, która zawiaduje właśnie ogniem w naszym organizmie. Według Ajurwedy to jest dosza pita. Dbanie o siebie w tym momencie polega na balansowaniu właśnie tego ognia w nas. I Ajurweda ma tutaj szereg różnych zaleceń. Co ciekawsze, i dotyczących ciała, bo jesteśmy jednością i zalecenia dotyczące ciała będą też dotyczyły naszego umysłu, ale też oczywiście zalecenia dotyczące umysłu. Czyli oczywiście mamy różne tendencje i to teraz nie chodzi o to, żeby z osoby, która jest rzeczywiście ognista, zrobić taką, wiesz, ziemistą osobę, taką zupełnie inną. W ogóle nie chodzi o zmianę. Przyklepaną. Tak, w ogóle nie o to chodzi. Zresztą jeżeli czasem tak bywa, to bardzo wychodzi oczywiście, czy w dolegliwościach, czy w chorobach fizycznych, psychicznych.
Więc w ogóle nie chodzi o zmianę tej osoby, ale rzeczywiście o łagodzenie tej doszy, bo rzucanie talerzem no jest takim jednak wyrazem, że zaburzyła się harmonia w naszym, w naszym organizmie. Więc w ten sposób. Tak naprawdę bardzo całościowe balansowanie, balansowanie no, doszy właśnie, czyli konstytucji w naszym organizmie. Na poziomie i ciała, i emocji, i duszy. No dobrze, na poziomie ciała to już powiedziałyśmy, jak się, jak balansuje, jakie tutaj Ajurweda ma narzędzia, żeby balansować emocjami? Dla różnych osób różne narzędzia oczywiście, to jest zawsze bardzo spersonalizowane, tylko czyli tak jak powiedziałam o tych trzech takich głównych typach osób, no to są bardzo różne zalecenia. Jakbym miała powiedzieć takie, które wydaje mi się, że będą dobre dla wszystkich, to na pewno medytacja. Ale też oczywiście są różne rodzaje medytacji i dla różnych osób też będą inne medytacje lepsze. Podobne ćwiczenia oddechowe tak samo. Oczywiście pewne ćwiczenia oddechowe będą dobre dla wszystkich, ale są również typy, które są dobre dla konkretnych osób, dla konkretnych dosz. Więc to chyba taka podstawa, która mi przychodzi do głowy, medytacja i ćwiczenia oddechowe. Tak, bo ćwiczenia oddechowe może pobudzić albo uspokoić. Dokładnie o to chodzi, tak. Czyli medytacja, ćwiczenia oddechowe. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś chciałby skorzystać z, jakby z tych ajurwedyjskich praktyk, no to warto się wtedy zgłosić, tak, do kogoś, kto pomoże jakby przejść tą drogę, wybrać najlepsze rozwiązania, no i wtedy spróbować je stosować, tak? Tak, tak. Wydaje mi się, oczywiście jest masa książek, blogów na temat Ajurwedy i tam można czerpać olbrzymią ilość wiedzy, wspaniałej, ale rzeczywiście wydaje mi się, że praktyk ajurwedyjski, szczególnie na początku, w dobrej diagnozie, może bardzo ułatwić sprawę. Oczywiście taka osoba może też prowadzić Cię w tej zmianie nawyków, dostosować Ci odpowiednią dietę, dostosować odpowiednie dla Ciebie nawyki, bo często jest tak, że przeczytasz tą książkę i jesteś przytłoczona. Tam jest tak dużo rzeczy, tak dużo wiedzy, tak dużo nowości, słowa w sanskrycie, wiesz. Jeszcze zależy jaka książka, ale są takie naprawdę trudne. Jak ktoś trafi na taką, szczególnie na początku, no to może się przerazić i po prostu, ja zresztą tak miałam, że przeczytałam książkę i naprawdę zatrzasnęłam ją i powiedziałam, że nic z tego nie wdrożę, bo to jest po prostu zbyt trudne. A wydaje mi się, że taka osoba na początek, która wskaże Ci trochę kierunek, nie? Czyli wskaże Ci taką, no taką pierwszą ścieżkę dla Ciebie, w którą stronę w ogóle podążać. Nawet jak później wertujesz książkę, kartki książki, to pokażę Ci, na której stronie masz się zatrzymać mocniej. To jest rzeczywiście no, taka nieoceniona pomoc. Dobrze, wydaje mi się, że dobrze skorzystać z pomocy takiej doświadczonej osoby, która przede wszystkim dobrze zdiagnozuje, bo z tą diagnozą, taką autodiagnozą jest różnie, pomimo tego, że jest no, masa testów w internecie, które można zrobić, ale też przede wszystkim tak troszkę nada kierunek i też nada tak... wiesz, wybierze dla Ciebie takie odpowiednie zalecenia na tu i teraz, żeby po prostu było Ci łatwiej, żebyś naraz nie musiała zmieniać 10 nawyków, tylko po prostu jeden dla Ciebie teraz najważniejszy. No bo mamy tę tendencję, że jak coś zabieramy się za swoją, za jakąś zmianę w życiu, przeczytamy, tak, jest taki po prostu ogrom wszystkiego i albo w to idziemy. Wszystko albo nic. I za chwilę się gubimy, jesteśmy przerażeni i nie wyrabiamy się, po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Albo właśnie stwierdzamy, że o Jezus, nie, w życiu, nigdy, nie dam rady, za dużo tego, za trudne, za co to w ogóle jest. Ale wymyślili. Tak, to no. Krótka droga do porażki, powiedziała. Tak, gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, że dobry praktyk Ajurwedy to taki, który daje tylko jedno dobre zalecenie. Bo często tak jest, że jedno zalecenie na teraz oczywiście często jest kluczowe, czyli dla jakiejś osoby najważniejsze na teraz jest pójść wcześniej spać, a dla innej osoby na przykład zjeść obiad na czas, tak? Albo jeszcze coś innego, albo dla jeszcze innej codziennie rano medytować 2 minuty.
Nic takiego, wiesz, to nie jest zmieniające i wywracające twoje życie do góry nogami, a można naprawdę odnieść olbrzymie korzyści z takiej jednej małej zmiany. Ale czasami potrzeba takiego, wiesz, wskazania, że tak, to dla ciebie na teraz jest najważniejsze, tego się trzymaj, to staraj się po prostu zrobić na teraz. Jak nie wyjdzie, to trudno, szukamy dalej. Bo być może te dwie minuty medytacji porannej dla mamy trójki dzieci jest w ogóle nie do zrobienia. Ale być może jest do zrobienia. Powiedziałaś na samym początku, że Ajurweda to też duchowość. I czy my możemy powiedzieć, czy ty możesz powiedzieć, czy ta duchowość wiąże się z jakąś religią w Ajurwedzie, czy Ajurweda ma swoje spojrzenie, co to znaczy ta duchowość tak naprawdę? Nie wiąże się z żadną religią. Ajurweda jest jak najbardziej świecka. Ale rzeczywiście ta duchowość, te praktyki duchowe są bardzo ważną częścią Ajurwedy, taką, której nie można pominąć. Natomiast Ajurweda podchodzi w ten sposób, żeby każdy z nas znalazł sobie takie praktyki duchowe, które jemu odpowiadają. Dla jednych to będzie modlitwa do konkretnego Boga, dla innych osób to będzie zupełnie inna praktyka duchowa. Ważne według Ajurwedy, żeby mieć ten kontakt taki z duchowością, mieć taki kontakt z taką wyższą siłą, jakkolwiek to postrzegamy, i mieć jakieś swoje praktyki duchowe, mieć jakieś swoje takie momenty w ciągu dnia, że łączymy się z tą wyższą siłą, z tą duchowością w naszym życiu, bo to jest część nas. Nie można oddzielić ciała od emocji, od duszy. I dlatego to jest część zdrowia, część naszego życia, tak ważna w Ajurwedzie i zupełnie nigdy nie pomijana. No to tu się nasuwa też pytanie. Czy to nam się jakoś konfliktuje, jeżeli deklarujemy się tak, do jakiegoś wyznania, czy przynależymy do jakiegoś kościoła, powiedzmy, czy my sobie cały czas możemy tu funkcjonować też spokojnie? Jak najbardziej. Po prostu wykorzystuj te praktyki duchowe, które znasz i które są dla ciebie najlepsze i związane są z twoją religią, z twoim wyznaniem. I to jest tak naprawdę dla ciebie najlepsze. Czy będzie to chodzenie do kościoła, czy to będzie codzienna poranna modlitwa, czy wieczorna modlitwa, jakkolwiek to, co jest dla ciebie najlepsze, najważniejsze, to, co ci służy najbardziej. Ważne, żeby w ogóle te praktyki duchowe mieć i z nich korzystać też w trudniejszych momentach. Także zupełnie nie kłóci się z żadną religią, można jak najbardziej wykorzystywać. Można też wykorzystywać praktyki ajurwedyjskie, takie związane z duchowością, które są na przykład śpiewaniem mantr, jeżeli ktoś chciałby, jak najbardziej. A jeżeli nie, to nasze, nie wiem, nawet katolickie pieśni są równie piękne i mają, co najważniejsze, to samo działanie. To, żeby połączyć się z siłą wyższą, z tą naszą duchowością. Połączyć się z naszym wnętrzem, bo to jest cel tej duchowości i tego połączenia, nie? Z duchem, z duszą. A oprócz mantr, jakieś inne praktyki tutaj Ajurweda jakby ma w swoich zasobach? Mantry to podstawa, ale też oczywiście medytacja. Medytacja jako połączenie z duszą w ten sposób. To chyba te takie najważniejsze, bym powiedziała. A co z jogą? Bo to się często kojarzy. Joga i Ajurweda to jakoś tak idą sobie w parze. Tak, mówi się, że joga jest siostrą Ajurwedy, Ajurweda siostrą jogi. I rzeczywiście Ajurweda, wydaje mi się, że obie te dziedziny dużo z siebie czerpią. I gdzieś tam się tak trochę przenikają i korzystają po prostu z siebie nawzajem. Rzeczywiście, jeśli mówimy o ćwiczeniach fizycznych w kontekście Ajurwedy, to tutaj bardzo często wchodzi joga i wchodzi... Zresztą filozofia jogi jest tak bliska filozofii Ajurwedy, że dlatego one są po prostu tak siostrzanymi dziedzinami. Więc najczęściej jest tak, że praktyka Ajurwedy zaleca dane ćwiczenia jogi. Zresztą jeśli zajrzeć do jakiejkolwiek książki ajurwedyjskiej, to tam, jeśli chodzi o ćwiczenia fizyczne,
to będą tam na pewno konkretne asany. Mhm. I to widać na każdym kroku, że mhm. yoga i ajurweda są ze sobą po prostu bardzo blisko. Mhm. A co z Twojego punktu widzenia jest takiego, że może blokować ludzi do tego, żeby skorzystać z tej ajurwedy? To jest takie obco brzmiące mhm. dla nas. Tak. Być może brak zaufania związany z tym, że pochodzi to z tak egzotycznego kraju, z Indii. Jak to się może na mnie przenieść? Tak? Jak to się może na mnie przenieść? Tak, to myślę, że to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to być może też jakaś taka niewiedza odnośnie tego tematu. Niektórzy się właśnie boją, że to jest jakoś związane z religią indyjską, więc to druga sprawa. Trzecia sprawa, to co na przykład mi mówią klienci, to często się boją, że tam właśnie będą takie jakieś egzotyczne rzeczy, zalecenia, zioła, że ta dieta indyjska, ale ja gotuję pomidorową, to jak? Mhm. Jak ja mogłabym teraz przejść na dietę ajurwedyjską i nie będę gotować teraz dalu? Tak, więc to wydaje mi się, że też po prostu taki strach może trochę przed nowością, przed tym, że to zbyt będzie ingerowało w moje życie i totalnie zmieni i wywróci moje życie do góry nogami. Wydaje mi się, że rzeczywiście to, że może ajurweda jest taka jednak egzotyczna trochę. Aczkolwiek rzeczywiście w innych krajach zachodnich ajurweda jest już naprawdę dobrze znana. W Stanach jest bardzo popularna, w zachodniej części Europy również, w Niemczech, w Austrii, na Wyspach. Tam już ona nie jest tak egzotyczna. U nas dopiero raczkuje. Tak jak chyba, wydaje mi się, 10 lat temu czy 15 raczkowała medycyna chińska, która teraz jest już naprawdę popularna w Polsce i taka znana i każdy wie. Uznana. To teraz właśnie na takim początkowym stadium chyba jest ajurweda w Polsce. Bo na zachodzie wygląda to rzeczywiście inaczej. Ajurweda jest zdecydowanie już znana, uznana i wykorzystywana przede wszystkim. Był taki właśnie kilkanaście, może kilkadziesiąt już lat temu taki ruch do tego, żeby połączyć, tak, to co takie starożytne z tą wiedzą, która jest współczesna, żeby po prostu skorzystać z obydwu zasobów, żeby wziąć to, co najlepsze, bo dlatego, że jakby na celu mamy pomoc, tak? Dla drugiego zdrowie. Człowieka i zdrowie. Tak. No to jest mój ideał, byłby mój ideał i to jest moje marzenie, żeby tak się stało, które gdzieś tam cicho sobie wymawiam, a właściwie już chyba głośno. Teraz już pójdzie. Bo ja naprawdę tutaj widzę przyszłość w ogóle medycyny na świecie, żeby połączyć obie dziedziny, i medycynę naturalną, i konwencjonalną, bo każda z nich ma swoje wspaniałe zasoby, ma swoje olbrzymie plusy, ma też swoje minusy. I wydaje mi się, że połączenie tych dwóch dziedzin, tych dwóch medycyn, to jest klucz do sukcesu i klucz do zdrowia dla większej ilości osób, po prostu. Zresztą widzimy, jak system medyczny w Polsce jest mocno przeciążony i z mojej perspektywy medycyny naturalne, bo nie mówię już tylko o ajurwedzie, mogłyby przepięknie ten system po prostu odciążyć, bo im mniej pacjentów trafia do systemu, tym po prostu system jest mniej obciążony, lekarze są mniej obciążeni. A tutaj medycyny naturalne sprawdzają się rewelacyjnie, bo one przede wszystkim zajmują się w głównej mierze profilaktyką. Tak, tak. Dzięki profilaktyce po prostu ludzie są zdrowsi i mniej ludzi choruje najzwyczajniej w świecie. Więc dla mnie to by był ideał. Chciałabym bardzo, żeby i ludzie, i lekarze też otwierali się na medycynę naturalną, bo ona naprawdę nie jest czymś strasznym, ona jest olbrzymią pomocą. I dzięki temu mam nadzieję, że nasze społeczeństwo po prostu będzie zdrowsze, a niestety wygląda to teraz tak, że jest coraz bardziej chore. I jakby nie da się tego zaprzeczyć. Widzimy to na każdym kroku. Szpitale pękają w szwach. A wydaje mi się, że medycyna naturalna jest odpowiedzią na te problemy. Oczywiście nie jest idealna. Medycyna zachodnia jest super ważna, przede wszystkim w ostrych stanach, z którymi ajurweda sobie nie radzi.
z chirurgią, z jakimiś ostrymi infekcjami, to jest z ostrymi chorobami. To są przypadki, gdzie sama wysyłam do lekarzy medycyny zachodniej na włączenie odpowiedniego leczenia konwencjonalnego, ale jest masa dolegliwości, masa chorób, które naprawdę nie wymagają aż takiego takiej ingerencji i którą spokojnie można, oczywiście często troszkę w dłuższym przedziale czasu, ale można to wyleczyć, załagodzić jakimiś sposobami naturalnymi i przede wszystkim też i Ajurweda, i inne medycyny naturalne mocno działają na przyczynie choroby. Mm-hmm. Nie tylko na załagodzeniu objawów, tylko na tym, skąd w ogóle ta choroba się wzięła. Mm-hmm. Więc takie leczenie, wiesz, u źródła, a nie tylko zaleczanie. No bo skąd się wzięła choroba? No. Tak. No to już tu padło kilka razy w tej naszej rozmowie, padł temat emocji. Są oczywiście, no jest gro różnych innych, tak, sytuacji, w której rodzimy się obciążeni jakimiś skłonnościami do chorób, tak? Nabywamy, wychowując się w domu, jakieś nawyki od swoich rodziców, które też nas uczą właśnie, jak reagować na emocje, jak sobie radzić ze stresem. I to też w nas się rozwija, to też w nas pracuje i to też daje jakiś później efekt. No i rozumiem, że ta Ajurweda nie tylko, ale też jest jedną z dróg do tego, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji. Tak, ona nas uczy, jak sobie tutaj radzić. Tak, w takim codziennym życiu, nazwijmy to. Jesteś sama sobie lekarzem, jesteś uzdrawianym i uzdrowicielem tak naprawdę w jednym. Bo w Ajurwedzie rzeczywiście ta odpowiedzialność za zdrowie leży i w rękach pacjenta, i w rękach lekarza. W medycynie zachodniej jest troszkę inaczej, duża część odpowiedzialności jest jednak w rękach lekarza, a pacjent właściwie ma tylko, nie wiem, brać tabletki. W Ajurwedzie i w medycynach naturalnych jest inaczej, bo to ty jesteś kowalem trochę swojego losu i to od ciebie zależy, czy rzeczywiście te metody, które proponuje ci praktyka Ajurwedy, zadziałają, bo to ty musisz je wprowadzać w życie, zmianą w stylu życia, zmianą w diecie. Oczywiście jakieś zioła, czy tabletki, czy lekarstwa z medycyny zachodniej też oczywiście, ale tak naprawdę tu jest taka większa praca u podstaw. Tak, żeby wziąć też odpowiedzialność za siebie, na siebie. Tak, trochę za swoje zdrowie. W swoje ręce, swoje zdrowie i to, jak dalej będziemy funkcjonować. Dokładnie. Wtedy, jeżeli chcemy jakiejś zmiany, bo cały czas mówimy o sytuacji, kiedy my poszukujemy czegoś, tak? My nie namawiamy tutaj wszystkich do zmiany, tylko osoby, które szukają dla siebie jakiegoś rozwiązania. I decydujemy się, tak? Tak. Duża część osób, które przychodzą do Ajurwedy, mają już jakieś rozpoznania i są bardzo dobrze ustawione na lekach zachodnich, nazwijmy tak, chemicznych, ale nadal nie czują się dobrze i szukają dalej, szukają przyczyny. I tutaj rzeczywiście ta Ajurweda czy inne medycyny naturalne mogą pomóc najzwyczajniej w świecie, szukając przyczyny choroby, a nie tylko zaleczając objawy. I to jest, wydaje mi się, klucz do zdrowia i przyszłość medycyny w Polsce, w Europie, połączenie i medycyny zachodniej i naturalnej, no moje marzenie. Myślę, że świadomość będzie rosła na pewno, coraz więcej się mówi o tym. Ja ostatnio miałam takie zderzenie, rozmawiałam z młodymi, dużo młodszymi osobami ode mnie, właśnie o tym, że o Ajurwedzie między innymi, i oni tak: Ajurweda? Co za słowo w ogóle? Ja mówię: młody jesteś, nic się nie boli, to nic nie wiesz o Ajurwedzie. No bo to tak naprawdę właśnie zaczynamy poszukiwać, tak? No taka jest prawda. No zaczynamy poszukiwać wtedy, kiedy nam coś dolega. Tak. Jak jesteśmy piękni, szczęśliwi, nic nam się nie dzieje, no to nie ma potrzeby do zmiany. Tak. Nie ma tego impulsu do tego, żeby czegoś szukać, no bo też i po co? Rozumiem to doskonale, sama bym nie szukała. Ale
widzę to coraz częściej, że mamy bardzo często szukają też dla swoich takich dzieci, tak. Większych, bym powiedziała, albo też oczywiście mniejszych, ale zdarzają mi się pytania o konsultacje dla 18-letniej córki, która być może pewnie sama by w ogóle na to nie wpadła, ale świadomość mamy tutaj pracuje i bardzo się cieszę z tego powodu, że już coraz młodsze osoby trafiają. Do mnie nawet na konsultacje trafiają 20-paroletnie osoby, co mnie olbrzymie cieszy. To jest olbrzymia radość dla mnie, bo właśnie w wieku troszkę starszym te osoby po prostu będą coraz zdrowsze, coraz bardziej chore. Tutaj jest, ja widzę, że jest rzeczywiście duży potencjał i też widzę, że coraz więcej osób się otwiera na tą medycynę naturalną, co mnie bardzo cieszy. No i Olga, powiedz, czy sprawdza się u Ciebie o czym mówią statystyki, że przede wszystkim przychodzą kobiety po tą zmianę, żeby zaczerpnąć czegoś nowego? Tak, przychodzą przede wszystkim kobiety i na konsultacje, i na warsztaty. Nie wiem, czy są bardziej otwarte, czy się mniej boją, czy po prostu bardziej poszukują. Też na pewno kobieta jest tą osobą w rodzinie, która bardziej zajmuje się zdrowiem, domem, gotowaniem, więc wydaje mi się, że po prostu też dlatego kobiety przychodzą częściej. Zdarzają się też panowie, którzy przychodzą, ale rzeczywiście jest to zdecydowanie mniejszy odsetek, bym powiedziała, że na palcach jednej ręki. Tak, zdecydowanie kobiety poszukują częściej i częściej zgłaszają się do Ajurwedy. Czyli w kobietach tkwi siła do zmiany. No, panu. Tak. Tak, tak. A przynajmniej w tym zakresie takim domowym. Tak. Od kobiety często zaczyna się zmiana. Najzwyczajniej w świecie. I to ona pociąga dalej męża, dzieci. I pięknie. I super. Niech tak się dzieje. Niech tak się dzieje. Bardzo bym chciała, żeby coraz więcej kobiet po prostu też tak normalnie dbało o siebie. Bo im zdrowsza kobieta, im w lepszym stanie swoim psychofizycznym, nazwijmy to, tym po prostu zdrowsza rodzina. Dużo od nas zależy, od nas kobiet. Ja tu widzę największy potencjał w nas kobietach tak naprawdę. Do zmiany, Boże, to tak górnolotnie zabrzmi, ale tego świata naprawdę. W tym, żeby ten świat był zdrowszy, żeby był szczęśliwszy, żeby był po prostu taki pełniejszy. No, to jest zawsze temat dość taki, który wywołuje dużo emocji, kobieta i mężczyzna, ale duża rola jakby po stronie mężczyzn, szczególnie w rodzinach, w związkach, w relacjach, to zaufanie do tego, że kobieta zawsze będzie chciała najlepiej dla swojego domu, dla swojej rodziny. Jeśli dostanie do tego przestrzeń i odrobinę wsparcia, to mogą zadziać się cuda po prostu. Tak. Od kobiety się zwykle zaczyna, ale rola mężczyzny jest tutaj olbrzymia. Olbrzymia. Po pierwsze, żeby był otwarty na to, co proponuje kobieta, i panowie, warto być otwartym. Tak, otwartość to po pierwsze, ale też wsparcie. Nie śmianie się z kobiety, że nie wiem, wprowadza nowe nawyki w domu, bo zwykle te nawyki mają być dobre dla całego domu. Tak, ona to robi tak. dla nas, dla całego domu, ona to robi dla całej rodziny, nie tylko dla siebie. Kobiety rzadko coś robią tylko dla siebie. Więc naprawdę wsparcie, zaufanie i taka otwartość. To jest to, co panowie mogą nam po prostu dać. Tak. Tym bardziej, że zmiana, wiemy o tym, że każda zmiana, nawet mała, wymaga zaangażowania i wysiłku. Tak. To jest wysiłek. I okej, możemy się przyglądać temu, jak ktoś wprowadza zmiany, a możemy też wspierać, tak? Dlatego, że no tak jak powiedziałaś, jakby intencja, która przyświeca kobietom przy zmianach, jest po to zazwyczaj, żeby uzdrowić wszystko to, co wokół niej się dzieje. Tak. Czyli relacje, czyli dzieci, czyli dom, energię, atmosferę. Tak. Tak. A to wszystko jest ważne w kontekście zdrowia. Już nawet WHO ma taką definicję zdrowia, że nie jest to tylko dobrostan fizyczny, ale też dobrostan psychiczny. WHO, czyli? Światowa Organizacja Zdrowia po polsku.
że to jest po prostu zdrowie na każdym poziomie. Mhm. Bardzo podobnie podchodzi Ajurweda. Tak? Mhm. Zdrowie na wszystkich poziomach naszego życia, nie tylko zdrowie w ciele, ale też zdrowie w umyśle, w duszy, zdrowe relacje, zdrowa atmosfera w domu, w pracy, to co mówisz, zdrowa energia. To jest no, niezwykle ważne i o to kobiety też dbają. My mamy gdzieś tą większą intuicję i czujemy jednak więcej. I myślę, że przede wszystkim musimy sobie pozwolić na tą zmianę. To jest krok numer jeden. Ale wsparcie też jest bardzo przydatne, bo jest po prostu dużo łatwiej najzwyczajniej w świecie wprowadzać te zmiany. Mm-hmm. No tak. I to, o czym powiedziałyśmy już też, że warto wprowadzać jedną małą zmianę na początek. Tak. Dać jej usadowić, tak, żeby miała szansę się zakorzenić, żeby to się stało nawykiem, jak na przykład mycie zębów o poranku, tak? Tak. Że to już nikt na to nie zwraca uwagi, po prostu my wiemy, że wstajemy i robimy to czy to. Tak. I tak samo to, co wprowadzamy, ta jedna mała zmiana, ona funkcjonuje. Tak. Zawsze jedna, maksymalnie dwie zmiany, jeżeli to są rzeczywiście jakieś bardzo drobne zmiany. Zawsze z miłością do siebie, z też taką wyrozumiałością do siebie. Pamiętajmy, że przez 30 na przykład lat swojego życia robiłyśmy to inaczej i miałyśmy inne schematy w naszych codziennych nawykach, a teraz czasami to jest olbrzymia zmiana, mimo że dotyczy jednej tylko malutkiej rzeczy, więc na pewno dużo takiej wyrozumiałości dla siebie, spokoju, jak nie wyjdzie, trudno, zacznę od jutra, od nowa. Albo w ogóle zrezygnuję i znajdę coś innego. Może akurat to nie jest na teraz, albo w ogóle dla mnie, nie? Tak. Hmm. Nic na siłę, oczywiście. tak, więc jedna zmiana, małymi kroczkami. Oczywiście na początku troszkę trzeba tego wysiłku, pomimo tego, że Ajurweda jest taka logiczna i w pewnym momencie robi się też taka bardzo intuicyjna i naprawdę nie jest trudna do wdrożenia, to na początku jednak trochę wysiłku, trochę takiego samozaparcia jest potrzebne, ale efekty są tak zdumiewające, że naprawdę warto. Mm-hmm. No właśnie, a jakbyś miała powiedzieć o takim efekcie, którym chciałabyś się pochwalić najbardziej? Moim efekcie? No twoim lub pacjenta twojego. Coś, co było takie spektakularne, co zazwyczaj dodaje skrzydeł. Wiesz co, mam tak mnóstwo pewnie takich sytuacji. Mam dziewczyny, które naprawdę tak pięknie poprowadziły tą swoją ajurwedyjską drogę w stronę zdrowia, że czasami patrzę na nie i myślę sobie, że to jest niemożliwe, żeby tak na przykład w ciągu roku zmienić swoje nawyki, zmienić swój styl odżywiania się. Dziewczyny, które bez żadnych jakichś restrykcyjnych diet naprawdę chudną paręnaście kilogramów, co jest niesamowite. Dziewczyny, które zaczynają z takim totalnym gdzieś chaosem, wiesz, w swoim życiu, nagle mają regularne posiłki, są wyspane, chodzą, medytują, wiesz, coś, co jeszcze rok temu było w ogóle dla nich abstrakcyjne. Niesamowite to są rzeczy, które obserwuję. Ale na pewno potrzeba do tego czasu. Na pewno. To nie są rzeczy, które po prostu dzieją się z dnia na dzień. Nawet jak pomyślałam teraz, jak zadać to pytanie, nie wiem, no nawet przyszło mi do głowy moja własna historia z jogą. Myślę, że rok, potrzebowałam mniej więcej roku, żeby joga stała się moją codziennością. Mhm. Pierwsze pół roku było zmuszanie siebie jednak. I raz były takie dni, że było super na macie, a raz były takie dni, że no po prostu nienawidzę tego. A teraz jest jak mycie zębów, więc ale myślę, że minimum rok. Czy długo, czy krótko? Mhm. Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że mimo wszystko krótko w perspektywie całego życia. I od osoby, która w ogóle nie ćwiczyła na co dzień i miała tylko zrywy gdzieś na rower raz na rok. Jestem teraz osobą, która codziennie ćwiczy jogę, co jest dla mnie osobiście olbrzymim wyzwaniem. I oczywiście czasami zapominam, jakie to jest piękne i zapominam, żeby sobie podziękować za to, ale tak jest. Więc, i takich historii dziewczyn mam po prostu masę i od razu mam konkretne twarze przed oczami dziewczyn, które tak pięknie pracują i tak pięknie wprowadzają te zmiany. I rzeczywiście zawsze to są małe zmiany. Jak tam ktoś tak na hura i wszystko naraz, to jest po prostu trudniej i w pewnym momencie gdzieś utyka, bo czasami się po prostu kończy ta motywacja.
No właśnie, i trzeba sobie radzić troszkę inaczej. Czyli rozumiem, że zdarza się tak, że pracujesz z jakąś osobą i są kryzysy, tak? Oczywiście, oczywiście, że są. Jak u każdego w życiu. Tak, zdecydowanie. No dobrze. No to myślę sobie tak, że jeżeli ktoś zastanawiał się nad Ajurwedą jako takim tematem, który mógłby wprowadzić, pomóc wprowadzić jakieś zmiany, i po tej rozmowie czujecie, że ta Ajurweda jest Wam po prostu bliższa, no to na pewno nam będzie z Olgą przyjemnie, że z tego skorzystaliście. Dajcie nam informacje w komentarzach, jak było Wam to przydatne, z czego, co było dla Was inspirujące, być może takie tak. zachęcające. Tak, bardzo no, jestem ciekawa. I być może to nie będzie ostatnia nasza rozmowa. Może będziemy bardzo kontynuować w kontekście Ajurwedy, jak sobie radzić z tym codziennym życiem, które jest wymagające. No, tak, tak. Tak to jest. A będzie o czym mówić. Ajurweda jest tak olbrzymią dziedziną, że pomimo tego, że już jestem w niej parę ładnych lat, to cały czas uczę się czegoś nowego i czasem myślę, że życia mi nie starczy, żeby doświadczyć tej Ajurwedy rzeczywiście całkowicie na swojej skórze. Bardzo bym chciała. No zobaczymy. No to tego Ci życzę. Dziękuję. No i dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję. Dziękujemy za towarzyszenie i zapraszamy na kolejny raz. Do zobaczenia.